Jesteśmy w kluczowym momencie w historii. Jesteśmy naprawdę w najlepszym momencie do tego, żeby być na tej planecie. Dzięki sztucznej inteligencji, dzięki komputerom kwantowym, dzięki automatyzacji. I najbliższym momentem tego, gdzie jesteśmy dzisiaj, była rewolucja, druga rewolucja przemysłowa w 1920 roku w Stanach, na świecie. Ale ta rewolucja pozwoliła Stanom Zjednoczonym wyprzedzić Wielką Brytanię. Dzisiaj sztuczna inteligencja daje nam znowu podobną szansę jako Polsce. Wyniki najważniejszego na świecie konkursu programistycznego. Jeżeli spojrzymy na dane z ostatniej dekady, Polska jest na czwartym miejscu. Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Polska. I co jest fascynujące, mamy tylko jeden medal mniej niż Stany Zjednoczone, pomimo to, że populacja Stanów Zjednoczonych jest 9 razy większa. Jak spojrzymy na medale na głowę, Polska jest światowym liderem. Pomyśl o tym.